boom na zakładanie organizacji chyba trochę minął. Marek Jarmowicz, witamy w Barwach Warmii i Mazur, w programie obecnym w kilku stacjach radiowych i telewizji Kopernik, w studiu Plusa i Kopernika Monika Falej, dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Warszawskie środowisko NGO-sów mówi, to trudne czasy dla organizacji pozarządowych. Prawda, fałsz, przesada? Olsztyńskie też potwierdzają, że to jest prawdą, że to są trudne czasy dla organizacji pozarządowych, ale też są pewne wyzwania. To znaczy? To znaczy, że model, tutaj chodzi przede wszystkim o model finansowania, w dużej mierze, model finansowania, gdzie akurat w Polsce był oparty po prostu na wsparciu przez administrację publiczną, ponieważ w Polsce nie wykształcił się model filantropii. Filantropii, która by społeczeństwo by płaciło, czy też przedsiębiorcy również, na działania społeczne czy prospołeczne. I to jest akurat ten problem, że jeżeli się administracja wycofuje z pewnych rzeczy, no to my nie, jako kraj, jako społeczność nie wykształciliśmy jeszcze jednego modelu, takim jakim jest właśnie model taki typowo filantropijny. Ale to wynika z tego, że polskie organizacje pozarządowe są przyzwyczajone do tego, że dostają pieniądze? Myślę, że nie, że to jest kwestia też jakby z jednej strony pozyskiwania darczyńców, ale z drugiej strony też, czy ci darczyńcy są gotowi na to, żeby przekazywać środki organizacjom pozarządowym na właśnie takie działania, którymi się one zajmują, ponieważ no jest trudno, znaczy musieliśmy po prostu nadrobić pewne rzeczy, tak? Ja to mówię, że najpierw jak jest lodówka pełna, to dopiero się zastanawiamy nad tym, czy jesteśmy w stanie dzielić się swoim czasem właśnie też środkami finansowymi z innymi. No i ten czas dopiero nadchodzi, dopiero, że tak powiem, jako mieszkańcy i mieszkanki jesteśmy, no, mamy telewizory, mamy samochody, już jeździmy na wakacje, więc zaczynamy też dostrzegać, co się dzieje obok i dopiero teraz zaczynamy się też dzielić materialnymi rzeczami. Więc no, bez tych materialnych rzeczy po prostu organizacje nie zaczną funkcjonować. A rok 2018 jakoś odstaje od lat poprzednich, czy on jest po prostu trochę inny i trzeba się... Jest inny, po prostu jest inny. Taki, zanim też organizacje, znaczy cały czas się uczymy oczywiście, tak, jak pozyskiwać inaczej pieniądze niż tylko przez administrację publiczną. Chociaż to są zadania zlecane, to nie jest też kwestia, że dostajemy coś ekstra. Po prostu administracja publiczna, czy to będzie rządowa, czy samorządowa, zleca zadania. A jeżeli byśmy mieli zastanowić się nad taką modelową organizacją pozarządową, to czym ona się powinna charakteryzować? Między innymi umiejętnością pozyskiwania pieniędzy? Znaczy myślę, że to jest niezwykle ważny aspekt, tak, jeżeli mówimy, bo tutaj trzeba też spojrzeć na to w ten sposób, że są organizacje akcyjne, które tych środków de facto w sumie nie potrzebują, mają swoich ludzi, że tak powiem, mają i członków, i członkinie. Siła wolontariuszy. Dokładnie, siła właśnie naszych zasobów takich osobowych, a z drugiej strony mamy też organizacje, które pracują codziennie, tak, czyli po prostu wykonują zadania codziennie. To są zupełnie dwa światy. Tutaj, jeżeli mamy przyjaciół, tak, i zakładamy stowarzyszenie i mamy tą energię i robimy pewne rzeczy na rzecz jakiejś grupy czy jakiegoś celu, który nam jest bliski, no to po prostu poświęcamy swój czas i swoje zasoby, tak, nawet swoje pieniądze. Ale jeżeli to jest zadanie, które wymaga po prostu pracy, takiej pracy etatowej, no to zupełnie z czymś innym się zmierzamy. Zmierzamy się po prostu z potrzebą takich środków, bo ci ludzie po prostu pracują, a za pracę trzeba po prostu zapłacić. A jak patrzymy na pracę, na funkcjonowanie NGS-ów w Olsztynie, one są aktywne, bardziej aktywne, czy ich wręcz ubywa? Bo takie głosy też się pojawiają, że tych takich aktywnych organizacji to jest coraz mniej. To też jest ten aspekt, tak jak tutaj przed chwileczką powiedziałam, tak? To są też kwestia, czy to są takie akcyjne organizacje, czy też po prostu... Ale i teraz, patrząc całościowo. Całościowo to jest tak, że jakby boom na zakładanie organizacji chyba trochę minął, aha, tak? Teraz jest chyba od 2-3 lat... Skala jest mniejsza niż kiedyś było, jeżeli chodzi o w ogóle powoływanie nowych organizacji. Mimo tego, że ustawa o stowarzyszeniach się też zmieniła, daje więcej możliwości organizacjom, tak zwanym stowarzyszeniom zwykłym, właśnie chociażby w pozyskiwaniu pieniędzy, w ogóle zarządzaniu tą organizacją. A z drugiej strony, no też te organizacje, które do tej pory robiły zadania zlecane właśnie w ten sposób, czyli finansowanie przez cały rok na takie rzeczy, które administracja publiczna powinna robić. A czego mógłby się Olsztyn uczyć od innych miast na linii właśnie samorząd NGO-sy, organizacje pozarządowe? No ja myślę, że tutaj
Tutaj myślę, że akurat my mamy dobre doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę. Oczywiście można wszystko ulepszać i mogło być to jeszcze inaczej robione, ale akurat my mamy dosyć długie tradycje, jeżeli chodzi o współpracę z samorządem. Tylko kwestia może jakości i efektywności tej współpracy, bo są oczywiście różne inne narzędzia, które mogłyby to trochę zmieniać albo też docierać do innych środowisk, chociażby regranting, który nie jest akurat w Olsztynie tak de facto stosowany. A były takie pomysły, chociażby... Nie każdy wie, co to jest. Może... Tak, to jest zlecanie, przekazywanie środków tak naprawdę organizacji pozarządowej, która w uproszczony sposób dystrybuuje je dalej. I taki pomysł był chociażby w obszarze kultury, gdzie mini granty, właśnie mniejsze kwoty, ale właśnie bez takiej procedury jak do samorządu, nie tak sformalizowanej, mogłyby dostać na przykład grupy nieformalne, czy też artyści, artystki, którzy no, po prostu na pewno by nie złożyli oferty jako stowarzyszenie, czy fundacja, czy właśnie to stowarzyszenie zwykłe do samorządu, tak? I jakby inny sposób też troszeczkę rozliczania, prostszy po prostu. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu telewizji Kopernik, www.kopernik.tv. Monika Falej, dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Państwo i moim gościem, Marek Jarmowicz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv